Jest to dla mnie ogromna przyjemność przedstawić doktora Brada Nelsona, który przyjechał do Polski. I mamy okazję dowiedzieć się od niego odrobinę na temat kodu emocji. Dziękuję Ci, brat, za wizytę w naszym kraju. To wspaniałe wieści. I czy mógłbym Cię zapytać, czym jest kod emocji? Cóż, kod emocji jest bardzo prostą metodą uzdrawiania energii. Przez ostatnie 30-40 lat było bardzo dużo wspaniałych lekarzy, którzy mówili, że przyszłością medycyny jest uzdrawianie energii. Oraz dlaczego tak jest? Otóż nasze ciała są głównie stworzone z energii. Jeśli spojrzysz na swoją rękę, wydaje się ona być ciałem stałym. Jednakże przy odpowiednim powiększeniu obrazu, np. przy użyciu mikroskopu, zauważysz, że składa się ona z atomów. Między atomami znajduje się duża ilość pustej przestrzeni, a gdy zajrzysz do środka samego atomu, sam on jest niemal pusty. Więc i nasze ciała są energią. I gdy przeżywamy bardzo silne emocje, niektóre z nich mogą zostać uwięzione w ciele. Jest to dosłownie nasz bagaż emocjonalny, który bardzo często bywa przyczyną schorzeń. Może on prowadzić do depresji, niepokoju, fobii czy ataków paniki, bulimi, jakichkolwiek rodzajów autoagresji oraz stanowi niesamowicie silną przyczynę bólu fizycznego. Odnajdujemy go w ponad 90% każdego rodzaju bólu, jakiego doświadcza człowiek. I to 90% bazuje na Twoim doświadczeniu. Tak, zajmuję się kodem emocji od 34 lat. W tym momencie mamy około 10 tysięcy certyfikowanych praktykantów kodu emocji. Są oni z całego świata, w tym Polski oczywiście. Darek jest naszą pierwszą osobą praktykującą kod emocji w Polsce. Dziękuję, to czysta przyjemność być tutaj z Wami. Dobrze, to już znamy zarys tego, czym jest kod emocji. Czy to naprawdę działa? Wiesz, dla ludzi, którzy nigdy o tym nie słyszeli, to może się wydawać szaleństwem. Energia, ja jestem energią, jakieś ukryte, więzione emocje. Jeśli uwolnię tę energetyczną część mojego schorzenia, czy moich ataków paniki, to czy to faktycznie zadziała? Czy mógłbyś w takim razie podać nam przykłady uleczeń, których dokonałeś? Jeden z pierwszych przypadków, z którymi miałem doświadczenie, kiedy rozpoczynaliśmy ten program, była to kobieta, która do mnie przyszła. Myślała, że przeżywa zawał serca. Miała ostre bóle w klatce piersiowej i jej lewa ręka była kompletnie bezwładna. Wyglądało to na zawał serca. Powiedziałem mojemu zespołowi, że będziemy musieli zamówić karetkę. W międzyczasie zacząłem robić na niej testy. W ciągu minuty dowiedziałem się, że ma ona ukrytą emocję, która powoduje te symptomy. W kodzie emocji uczymy, jak uzyskiwać te odpowiedzi bardzo szybko. Ta emocja zagnieździła się w tej kobiecie cztery lata wcześniej. Było to ogromne cierpienie. Kiedy się o tym dowiedziałem, wybuchła płaczem. Mm. Powiedziała, że była przekonana, że już to przepracowała. Co się z tobą stało? Spytałem. Okazało się, że jej mąż miał romans. O czym się dowiedziała? Przedstawiła mu dowody i ich małżeństwo się rozpadło. Następny rok spędziła na przeżywaniu tej sytuacji, a niedawno ponownie wyszła za mąż. Wydawało się jej, że to dotyczy tylko jej byłego męża i jest już dawno przeszłością. Za to jej ciało czuło się, jakby wydarzyło się to zaledwie chwilę temu. Ten żal był tak duży, że został uwięziony w ciele. I kiedy uwolniłem te emocje, czucie w jej ręce powróciło. Znowu mogła normalnie oddychać, a ból w klatce piersiowej kompletnie zniknął. Dziesięć minut później wyszła z biura i czuła się już zupełnie dobrze. Nie miała więcej żadnych problemów, a było to 30 lat temu. Wciąż utrzymujemy kontakt. Ale pomyśl, wierzę w to, że ta kobieta nie żyłaby tak długo mogłaby umrzeć przez złamane serce. Zmarłaby na skutek nieszczęśliwej miłości, i nikt by nawet nie wiedział, że sprawcą był romans jej męża. To niesamowita historia. Sama w sobie stanowi już wystarczający powód, żeby wziąć i przeczytać książkę. A powiedz, komu przede wszystkim polecałbyś przeczytanie książki? Cóż, jeśli przechodziłeś cokolwiek ciężkiego w życiu, um, jeżeli doznałeś jakiegokolwiek rodzaju nadużyć w Twoją stronę, jeśli przeżyłeś rozwody, rozstania, czy płakałeś w poduszkę jako dziecko, czy miałeś trudną sytuację w pracy, wszystko sprowadza się do tego, że każdy nosi bagaż emocjonalny. W każdym tkwią uwięzione emocje, które my znajdujemy, nawet w dzieciach. W przypadku dzieci wystarczy jedno, dwa, może trzy spotkania uwalniania emocji i stają się z powrotem czyste. Wyobraź sobie, że wychowujesz dzieci, które są wolne od bagażu emocjonalnego. To właśnie on nas zbija z drogi, którą chcemy podążać, oraz wchodzi w konflikt z naszą umiejętnością manifestacji tego, jacy jesteśmy w tym świecie. Myślę, że to, co właśnie powiedziałeś, jest bardzo, bardzo ważne. Ja przeczytałem książkę, uwielbiam ją i jestem osobą praktykującą. I od tamtej pory udaje mi się popełnić co najmniej kilka uzdrowieńczych cudów każdego tygodnia. To cudowne uczucie. Ale to, co mi się najbardziej podobało w tym, co powiedziałeś, to to, że to nie tylko pomoc samemu sobie, ale i również budowanie świadomości wobec tego, jaką tworzysz zmianę. Uczysz się porozumienia z najbliższymi. Z rodzicami, braćmi, siostrami, z Twoim całym otoczeniem. Jest to prawdziwe oświecenie. Dowiadujemy się, jak żyć. Więc mam ostatnie pytanie w tym krótkim materiale, ponieważ chcielibyśmy zachęcić każdego z Was do przeczytania książki. Jest niesamowita i naprawdę zmienia życie. Założeniem tej książki jest to, że wszystkiego możesz się nauczyć z niej. Zgadza się. Czy uważasz, że ja już to zrobiłem, ale chciałbym zobaczyć Twoją perspektywę na to. Czy jeśli przeczytasz książkę, to czy możesz ją po prostu mieć, przeczytać i zacząć praktyki? Czy to wystarczy, żeby móc iść dalej? Zdecydowanie. Podzielę się z tobą jedną z moich ulubionych historii. W trakcie jednego z naszych wydarzeń podeszła do nas kobieta, która powiedziała, że przeczytała i uwielbia książkę kod emocji i zaczęła praktykować metodę. Nie traktowała tego bardzo na serio, ale parę tygodni później zadzwonił jej telefon, odebrała telefon, a kobieta, która dzwoniła, podawała się za matkę przyjaciela jej syna. Powiedziała jej, że jej syn ma ogromny lęk przed wodą. Ponieważ można mieć lęk przed wszystkim, on miał lęk przed wodą. Powiedziała, że ma bardzo niszczący stosunek do ich życia rodzinnego oraz do swojego życia prywatnego. Mówiła, że próbowała wszystkiego, żeby pozbyć się tego problemu, żeby wyleczyć syna. Była w różnych miejscach, zaciągała pomocy wszędzie i nic to nie dawało. A w tym momencie siedzi w basenie publicznym i widzi, jak jej syn bawi się w basenie. I powiedziała, Twój syn to zrobił. Jakim cudem to możliwe? Ci chłopcy mieli zaledwie po 11 lat. O to właśnie chciałem spytać. 11 lat? Ta odpowiedź wyjaśnia wszystko. Nie chcę przedłużać, bo moglibyśmy tak gadać godzinami, ale chciałbym, żeby ten materiał pozostał krótki i treściwy. Więc pozwól mi podsumować. Chciałbym zachęcić Was do kupienia książki. Wystarczy wejść na stronę Galaktyki. Zdobądźcie wiedzę i zacznijcie praktykę. To bardzo proste. Cała wiedza znajduje się w książce. Książka nie skrywa żadnych sekretów, a jeżeli będziecie mieli ochotę zgłębić wiedzę i pójść krok naprzód, to dowiecie się tego w następnym materiale. Możecie zostać osobami praktykującymi kod emocji. Jest to bardzo proste, jest temu również poświęcony cały program. Już w tym momencie w Polsce jest bardzo dużo osób praktykujących, także zachęcamy do dołączenia. A tobie dziękuję za ten krótki wstęp. Dołączcie do nas. Bardzo dziękuję.